Serdecznie witam wszystkich przybyłych na uroczystość upamiętniającą ofiary napaści Związku Radzieckiego na Polskę. W tym roku mija 81. rocznica tego wydarzenia. Szanowni Państwo, chciałbym jednocześnie przypomnieć, że rok 2020 uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu został ustanowiony rokiem 30-lecia samorządności oraz rokiem 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Witam organizatorów dzisiejszej uroczystości, pana Czesława Żukowskiego, prezesa oddziału Związku Sybiraków w Elblągu oraz pana Michała Missana, wiceprezydenta Elbląga, reprezentującego prezydenta Witolda Wróblewskiego. Serdecznie witam uczestniczących w dzisiejszych obchodach Jego Ekscelencję biskupa Jacka Jezierskiego, administratora apostolskiego archidiecezji gdańskiej, pana Macieja Bukowskiego, konsula honorowego Republiki Mołdawii, pana Edwarda Pietulewicza, dyrektora Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, reprezentującego marszałka województwa pana Gustawa Marka Brzezina. Witam pana Romana Pawłowskiego, zastępcę wójta gminy Elbląg, pana pułkownika Karola Helta, reprezentującego dowódcę Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, pana pułkownika Dariusza Pęszyńskiego, reprezentującego dowódcę garnizonu Elbląg, pana majora Adama Książaka, dowódcę 43. Batalionu Piechoty Lekkiej z Braniewa. Witam radnych Rady Miejskiej w Elblągu i radnych wojewódzkich. Witam elbląskich kombatantów, przedstawicieli służb mundurowych i żołnierzy Wojska Polskiego, przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń oraz ugrupowań politycznych. Serdecznie witam poczty sztandarowe i młodzież szkolną oraz wszystkich zgromadzonych tutaj elblążan. Szanowni Państwo, zgodnie z ceremoniałem odegrany zostanie hymn państwowy Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, za chwilę usłyszymy hymn Sybiraków.
Zabranie głosu proszę pana Czesława Żukowskiego, prezesa oddziału Związku Sybiraków w Elblągu. Przedstawiciele wojewody, jego ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, czcigodni duchowni, dostojni goście, przedstawiciele urzędu miasta, generałowie, oficerowie, kochani sybiracy. Zgromadziliśmy się dzisiaj, by uczcić uczestniczyć w bardzo ważnej dla nas uroczystości. Upamiętnienia wydarzenia sprzed 81 lat. 17 września 1939 roku, 81 lat temu, w pamięci naszej wraca koszmar tamtych dni. My byliśmy wówczas dziećmi. Najstarsi spośród nas pamiętają,
i nigdy nie zapomniał bólu tej nocy, a kiedy odbywała się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir. Potem były kolejne i każda z nich miała swoje wysoce dramatyczną kartę. NKWD w towarzystwie miejscowych komunistów brutalnie załomotali do drzwi naszych rodzin mieszkających na Kresach Wschodnich, byłych legionistów, żołnierzy zasłużonych w wojnie 1920 roku, którym przyznano ziemię na Kresach, przedstawicieli polskich służb mundurowych, pracowników służby leśnej i kolei, urzędników, rodzin o patriotycznym rodowodzie. Deportacja odbywała się w dramatycznych warunkach. Obudzonym, wystraszonym, zdenerwowanym kazano spakować się w ciągu kilkunastu minut najpotrzebniejsze rzeczy i wszystkie zawieziono na dworzec kolejowy, na którym oczekiwały nieogrzewane wagony towarowe. Panujące w nich przepełnienie, chłód, dramatyczne warunki sanitarne, brak wody pitnej i pożywienia powodowały dużą śmiertelność w czasie trwającego wiele tygodni transportu na Sybir lub do Kazachstanu. Umierały przede wszystkim małe dzieci i staruszkowie. Na postojach wyrzucano ich ciała z wagonów. Ci, którzy przeżyli transport, byli skazani na ciężką, katorżniczą pracę, między innymi przy wyrębie lasów, przy budowie linii kolejowych, w kopalniach rud i codziennie toczyli walkę o przetrwanie. Ostry mróz, głód, skrajne wyczerpanie, brak opieki medycznej, choroby zakaźne powodowały wysoką śmiertelność wśród naszych rodaków. Osierocone dzieci zabierano do tak zwanych dzietdomów, czyli domów dziecka w sowieckiej wersji. Władze ZSRR traktowały deportację nie tylko jako formę walki z wrogiem politycznym, ale także jako element eksterminacji polskich elit, a przede wszystkim do wykorzystania tysięcy osób jako bezpłatnej siły roboczej. Deportowani Polacy zasilali system pracy przymusowej, na którym w dużej mierze opierała się wojenna ekonomika sowiecka. Rozpoczęte 10 lutego deportacje Polaków były kontynuowane. W następnych miesiącach, w kwietniu, wywieziono rodziny ofiar zbrodni katyńskiej. Na przełomie czerwca i lipca 1940 przeprowadzono trzecią masową deportację. Jej ofiarami byli głównie uchodźcy z centralnej Polski, którzy uciekali przed Niemcami. W maju i czerwcu 1941 była prowadzona czwarta deportacja, którą 22 czerwca przerwał nagły atak Niemiec na ZSRR. Ale i ta wywózka nie była ostatnią. Z terenów przedwojennej Polski Sowieci ciągle wywozili różne grupy Polaków, a także w okresie powojennym. W sześciu masowych deportacjach wywieziono 1 350 000 osób, w tym rodziny i krewnych ofiar mordu katyńskiego w Katyniu, Charkowie, Bukowni, Bykowni i innych miejscach bestialsko zamordowano prawie 22 tysiące polskich oficerów. Jeszcze nie znamy losów naszych bliskich z tak zwanej białoruskiej listy katyńskiej. Jesteśmy szczęśliwi, że doczekaliśmy się czasów wolności, niepodległości, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że obecnie wiedza o deportacjach i zbrodni katyńskiej, o pakcie Ribbentrop-Mołotow jest powszechnie dostępna w internecie i w publikacjach. A my, jako jeszcze żyjący świadkowie tej historii, możemy ją przekazywać potomnym i wyrazić swój największy protest przeciwko fałszowaniu historii i próbę zrzucenia odpowiedzialności za gehennę II wojny światowej na Polskę. Jako Sybiracy zjednoczyliśmy się i reaktywowaliśmy Związek Sybiraków i od 30 lat upamiętniamy ofiary sowieckiej represji. Tworzymy miejsca i znaki pamięci,
o nich spełniamy swój ojczyźniany obowiązek, którego Polska nie mogła spełnić przed ponad pół wieku. Są to miejsca pamięci, pomniki, tablice, epitafia i powstające Sybirackie Muzeum w Białymstoku. I nasz krzyk prawdy. Dziękuję za uwagę. O zabranie głosu proszę pana Michała Missana, wiceprezydenta Elbląga. Szanowni państwo, 17 września 1939 roku Związek Radziecki, wypełniając ustalenia traktatu Ribbentrop-Mołotow, wkroczył w granice II Rzeczypospolitej. Ten krótki sojusz przeciwstawnych sobie totalitaryzmów Rosji sowieckiej i hitlerowskich Niemiec został zawarty po to, by zlikwidować odrodzoną ponad 20 lat wcześniej Polskę. W połowie września 1939 roku polska armia zaciekle walczyła z nacierającymi wojskami niemieckimi. Dzielnie broniła się Warszawa, a na wschodzie planowane było tworzenie drugiego frontu w obronie przed hitlerowskim najeźdźcą. W tych warunkach wkroczenie ogromnej armii sowieckiej zadało ostateczny cios Polsce i przypieczętowało rozbiór polskich ziem. W momencie ataku propaganda sowiecka mówiła o upadku stolicy, rozsypaniu się struktur władzy, przede wszystkim zaś uzasadniano tę agresję także na arenie międzynarodowej koniecznością wzięcia pod ochronę ludności ziem zachodniej Ukrainy i Białorusi. Ale działania sowieckie z całą pewnością nie miały charakteru pokojowego czy ochronnego. Wystarczyło spojrzeć na ofensywny sprzęt armii sowieckiej, by wiedzieć, że jej cel jest zupełnie inny. Za wojskiem nadciągała już eksterminacja mająca asymilować ludność i zajęte ziemie do modelu sowieckiego. Konsekwencją 17 września była dla Polski utrata ziem kresowych i kolejna bolesna lekcja geopolityki uświadamiająca nasze odwieczne, trudne położenie między Rosją i Niemcami. Militarna klęska po 17 września przyniosła Polakom ideologiczną indoktrynację, ale także wywózkę w głąb ZSRR i wreszcie, między innymi dla oficerów i policjantów zatrzymanych na wschodnich terenach II RP, śmierć, której symbolem jest Katyń. Wydarzenia te pozostały w zbiorowej pamięci Polaków i dziś są elementem naszej silnej tożsamości. Tożsamość Polaków, którzy nie ujęli się potężnym agresorom z września 1939 roku i wojnę o obronę swojej tożsamości wygrali. Składam dziś hołd wszystkim Polakom, którzy stali się ofiarami agresji Rosji na Polskę, stracili życie lub zostali wywiezieni za swoje polskie pochodzenie. Chylę czoła przed tymi, którzy mimo brutalnych represji i wywózek zachowali polskość. W tym dniu wspominam rodaków zmuszonych do opuszczenia ojczyzny, zesłanych na wschód za to, że byli Polakami. To o nich mówimy, Sybiracy, wspominając miejsce ich zesłania. Cześć ich pamięci. O zabranie głosu w imieniu pana Antoniego Czyżyka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu, proszę pana Marka Burkharda, radnego Rady Miejskiej. Szanowni państwo, wrzesień 1939 roku stał się początkiem martyrologii narodu polskiego. Po 17 dniach zaciętej obrony przed niemieckim agresorem nastąpił atak ze strony drugiego sąsiada, niespodziewany, bo bez wypowiedzenia wojny. 17 września 1939 roku Armia Czerwona zaatakowała Polskę, realizując tym samym pakt Ribbentrop-Mołotow, który zakładał podział Polski między Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszą. Dla kraju, który dopiero co odzyskał niepodległość, czwarty rozbiór był potężnym ciosem w plecy. Jednak determinacja w obronie ojczyzny była tym większa. Armia Czerwona była bezlitosna i okrutna. Ich wkroczenie na teren naszej ojczyzny wiązało się z brutalnymi mordami, gwałtami i grabieżą. Najeźdźcy w bestialski sposób masakrowali ludność cywilną i bez skrupułów mordowali jeńców. Związek Radziecki dążył do eksterminacji polskich elit. Był to mroczny czas w naszej historii naznaczony masowymi aresztowaniami urzędników państwowych, inteligencji, ziemian czy oficerów. Represje dotknęły niemalże 200 tysięcy Polaków,
zaś 1 350 000 Polaków zostało wywiezionych na Syberię. Konsekwencją agresji Związku Radzieckiego były także brutalne zbrodnie dokonane na polskich oficerach i policjantach w Katyniu, Charkowie i Twerzy. W powojennej rzeczywistości rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę była nieobecna publicznie, a nawet zakazana. Władza ludowa nie chciała pamiętać o sowieckim okrucieństwie i agresji, jakie spadły na Polaków. Jednak naród nie zapomniał. Takich zbrodni się nie zapomina. W końcu milczenie zostało przerwane i dziś, stojąc przed Krzyżem Katyńskim, próbujemy ubrać w słowa naszą wdzięczność i wyrazy szacunku wobec bohaterów tamtych czasów za ich heroiczną walkę. Jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności za podtrzymanie pamięci o tych, którzy zginęli w imię obrony naszej ojczyzny, na których spadła sowiecka agresja, i naszą powinnością jest przekazywanie tej pamięci kolejnym pokoleniom młodych Polaków. Cześć ich pamięci. Po odczytaniu listu od marszałka województwa warmińsko-mazurskiego pana Gustawa Marka Brzezina poszłem pana Edwarda Pietrolewicza, dyrektora Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Ekscelencjo, panie prezesie, panie prezydencie, szanowni państwo, chciałbym odczytać list od marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Olsztyn, 17 września 2020 roku. Pan Witold Wróblewski, prezydent Elbląga, pan Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej, pan Czesław Żukowski, prezes oddziału Związku Sybiraków. Szanowny panie prezydencie, szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezesie. Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość obchodów 81. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tą drogą uczestników tego szczególnego wydarzenia najserdeczniej pozdrawiam. We wrześniu 1939 roku Polska przegrała kampanię obronną. Nie była w stanie przeciwstawić się zmowie dwóch agresywnych dyktatur. Nie miała środków ani możliwości, by podjąć skuteczną walkę na dwóch frontach. Tamten wrzesień pozostanie dla nas symbolem nieugiętej walki wbrew przeciwnościom, a pamięć o nim winni jesteśmy nie tylko jego bohaterom, ale też wszystkim następnym pokoleniom Polaków. Historia ma bowiem swoją wielką moc, którą rozbudza patriotyczne uczucia, uczy, a zarazem inspiruje. Jestem przekonany, że dzisiejsza uroczystość da temu najlepsze świadectwo. Życząc wszystkim satysfakcji z udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, jeszcze raz serdecznie państwa pozdrawiam. Z poważaniem, Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. O odmówienie modlitwy w intencji ofiar napaści Związku Radzieckiego na Polskę proszę Jego Ekscelencję księdza biskupa Jacka Jezierskiego, biskupa diecezji elbląskiej i administratora apostolskiego archidiecezji gdańskiej. W naszej modlitwie za poległych, za tych, którzy zginęli na Syberii, będzie skarga, będzie też ufność wobec Boga. Satanatos eleison emas. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci wybaw nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się,
zmiłuj się nad nami. Apel pamięci. Apel poległych podczas uroczystości organizowanych w 81. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Elbląga, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu poległych przed Krzyżem Katyńskim w 81. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, aby złożyć hołd obrońcom ojczyzny w 1939 roku oraz upamiętnić cierpienia i śmierć tysięcy mieszkańców Kresów Wschodnich. Do was wołam, córki i synowie narodu polskiego, którzy w godzinie próby nie zawiedliście i udowodniliście światu, że Polski jesteście warci. Stańcie do apelu! Sława bohaterów! Wzywam obrońców Pińska, Baranowicz, Łunińca, Czortkowa, Kusiatynia, Sar, Tarnopola i Równego oraz pogranicznych rubieży Rzeczypospolitej nad Cisną, Szczarą, Niemną, Piną, Prypecią i Zbruczem, którzy polegli w nierównym boju z sowieckim agresorem. Przywołuję żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie, marynarzy flotylii Pińskiej, którzy polegli w obronie ojczyzny na Kresach. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Wołam młodzież gimnazjalną, studencką oraz harcerzy i junaków, którzy oddali swe życie w obronie rodzinnych miast Grodna, Wilna i Lwowa. Stańcie do apelu! Chwała bohaterów! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej, Straży Więziennej i innych organów państwa polskiego, którzy zostali zamordowani w Charkowie, Twerze, Smoleńsku, w Lesie Katyńskim, Kijowie oraz w innych miejscach kaźni i pochowanych w nieznanych dotąd miejscach, kryjących do dziś sowieckie zbrodnie. Stańcie do apelu! Wołam rodaków, więźniów sowieckich katowni, na wileńskich Łukiszkach i Ponarach, we lwowskich Brygidach i na Zamarstynowie, na moskiewskiej Łubiance i Butyrkach, w Łódzku, Równem, Kołomyi, Mińsku oraz wielu innych więzień NKWD, którzy zostali skrycie zamordowani i pogrzebani w bezimiennych mogiłach. Stańcie do apelu! Przywołuję Polaków deportowanych w głąb Związku Sowieckiego i tam na nieludzkiej ziemi, zamęczonych morderczą pracą oraz zmarłych z wycieńczenia, chłodu, głodu i chorób. Wołam rodaków, którzy na zawsze pozostali na szlakach ze złańczej katorgi oraz tych, którzy przeżyli koszmary zsyłki i mimo doznanych cierpień powrócili do ojczyzny, do swoich rodzin i najbliższych. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Wzywam wszystkich znanych i nieznanych żołnierzy walczących w szeregach polskiego państwa podziemnego z sowieckim okupantem i komunistycznym reżimem. Przywołuję żołnierzy wyklętych, niezłomnych i wszystkich działaczy ruchu oporu, fałszywie oskarżonych, skazanych w haniebnych pokazowych procesach, więzionych, torturowanych, poniżanych, pozbawionych czci i godności żołnierskiego oraz zamordowanych w komunistycznych więzieniach, katowniach NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć!
Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą, pracą utrwalali wolność, suwerenność, niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Do was zwracam się potomni. Pochylcie w żalu i zadumie głowy, oddając cześć i honor naszym rodakom, którzy oddali życie za godne miejsce Rzeczypospolitej wśród suwerennych krajów demokratycznego świata, za naszą wolność i prawo do stanowienia o przyszłości. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Szanowni Państwo, za chwilę rozpocznie się ceremonia składania kwiatów w 81. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Kwiaty składa delegacja Związków Kombatanckich i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, Oddział Związku Sybiraków w Elblągu, Niezależny Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Elblągu, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Korpusu Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Inwalidów Wojennych RP, Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Towarzystwo Przyjaciół, Towarzystwo Miłośników Lwowa, Wilna i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Stowarzyszenie Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w Elblągu. Składa pan Michał Miszan, wiceprezydent Elbląga.
oświaty w imieniu pana Antoniego Czyżyka, przewodniczącego Rady Miejskiej, składa panu Marek Burkart, radny Rady Miejskiej. Składa pan Maciej Bukowski, konsul honorowy Republiki Mołdawii. Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Gustawa Marka Brzezina, składa pan Edward Pietulewicz, dyrektor Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Składa pan Roman Pawłowski, zastępca wójta gminy Elbląg. Przedstawiciele jednostek wojskowych stacjonujących w garnizonie Elbląg na czele z panem pułkownikiem Dariuszem Pęszyńskim. Delegacja 43. Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie na czele z panem porucznikiem Andrzejem Wasieczką. Delegacja radnych województwa warmińsko-mazurskiego. Kwiaty składa delegacja Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Składa delegacja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Kwiaty
składa delegacja Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Witolda Wyblewskiego. Warmińsko-Mazurskiego, pana Artura Chojeckiego, składa pani Monika Kwiatkowska. W imieniu pani poseł Moniki Falej składa pan Ryszard Klim. Kwiaty składa pan Grzegorz Adamowicz, przewodniczący Zarządu Regionu Elbląskiego NSZZ Solidarność oraz pani Jolanta Lisiecka, wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu. Kwiaty składa pani Maria Kosecka, reprezentująca Związek Piłsudczyków RP. Kwiaty składa pan Gerard Przybylski, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, oddział w Elblągu. Znicz składa przedstawicielka Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny. Składa pani Ewa Gajewska, wnuczka powstańca Śląskiego. Kwiaty składa syn zdobywcy Monte Cassino. Kwiaty składa delegacja Elbląskiego Klubu Gazety Polskiej imienia Romualda Trauguta. Kwiaty składa delegacja Klubu Gazety Polskiej Elbląg 2 imienia Lecha Kaczyńskiego.
Speech składają przedstawicielki mieszkańców Elbląga. Składa delegacja zespołu szkół nr 1 pod honorowym patronatem Związku Sybiraków. Delegacja Elbląskiego Stowarzyszenia Generałów i Oficerów Starszych Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, na tym zakończyliśmy uroczystość uczczenia ofiar napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 80. rocznicę tego wydarzenia. W imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości, pana Witolda Wróblewskiego, prezydenta Elbląga, pana Antoniego Czyżyka, przewodniczącego Rady Miejskiej Elbląga i pana Czesława Żukowskiego, prezesa oddziału Związku Sybiraków w Elblągu, dziękuję wszystkim Państwu za udział w uroczystości.
Ale to nie jest tam tak bardzo.